Przywódcy prawie 100 miast na świecie opublikowali raport, w którym kierunku chcą iść. Z polskich miast w raporcie znalazła się Warszawa. Cele z raportu są takie, żeby do roku 2030 ograniczyć ilość mięsa na osobę na rok do 16 kg, zaś na biału do 90 kg. 8 sztuk nowej odzieży na osobę na rok i 190 pojazdów na 1000 mieszkańców. Do tego jeden lot samolotem raz na 2 lata. To jest taki cel minimalny, a cel ambitny to 0 kg mięsa na rok na osobę, 0 kg nabiału, 3 sztuki nowej odzieży, 0 aut na 1000 mieszkańców i jeden lot raz na 3 lata. I jak Wam się podoba koncepcja takiego rozwoju, czy się z nią zgadzacie, czy nie? Ja osobiście się z nią nie zgadzam i nie chcę, żeby ktoś decydował, czy w ciągu roku będę mógł zjeść chociaż kilogram mięsa czy nabiału. Już nie mówię nawet o samochodach, których wszyscy mamy zostać pozbawieni po prostu. Czy to wszystko idzie w dobrym kierunku? Moim zdaniem, jeszcze raz mówię, nie.